No rozumiem, a teraz jeszcze aczkolwiek, kopnięcia. Aczkolwiek ciosy na twarz też mogą być. No zdecydowanie na pewno. Niebezpieczne, no ale... A powiedz mi, co z kopnięciami? Halo? Kopanie, mówię o kopnięciach. Kopania, nie ma kopania na ziemi przeciwnika. No właśnie. W żadne części ciała. Dobrze, chociaż wiem, że walki, jak nazywają się, K1 w ringach, coś tam jest dopuszczalne, ostatnio oglądałem. Nie, to był Pride, tak. Który został wykupiony przez organizację UFC i tam było właśnie dozwolone kopanie zawodnika w głowę na ziemi, tak zwany sucker kick. Mhm. A już ekstrema, mówimy o ekstremie. Słuchaj, mówiąc o tego typu walkach, zapewne żeńska część, chociaż słuchaj, dziewczyny też walczą, także już pozmieniały się czasy, ale mam takie uczucie, że niektórzy mogą być w okresie, słuchaj, swojego przed obiadu, lunchu nazwijmy i mogą się zastanawiać, o czym my naprawdę mówimy. Także słuchaj, mam pytanie odnośnie twoich doświadczeń, twoich przyjaciół, bo nawiązujesz na pewno dużo nowych kontaktów i powiedz mi, jak wygląda, jak szybko stajecie się emerytami? Jak szybko naprawdę tutaj można stracić zdrowie? Bo na przykład w porównanie rugby, jajowata piłka, tam chłopcy opowiadają, no, najbardziej niebezpieczny sport. Liczby w porównaniu ze zwykłą piłką nożną to jak 75% do pozostałych. Bardzo czysty sport, naderwane ucho, nie ma złamań, a przecież tak to agresywnie wygląda w tym sporcie, prawda? I dokładnie jest tak samo w MMA, ale generalizując, mogę powiedzieć tak, że każdy sport, który jest uprawiany zawodowo, znaczy się zawodowo za pieniądze, jest równie wyniszczający i niebezpieczny jak ciężka charuwa na budowie przez 30 lat. Mm. Kwestia tego, jak szybko przechodzić na emeryturę, nie zależy od tego, jak trenujesz, jak walczysz, zależy od tego, jak się prowadzisz w jak życiu żyjesz poza ringiem i poza oktagonem. Mm-hmm. Jak to jest moje zdanie, bo po prostu trzeba dbać o swoje ciało, trzeba dbać o swój organizm. Wygrywasz walkę, to nie jest tak, że idziesz na balety i przepadasz na miesiąc czasu, tylko po prostu robisz prawdziwe roztrenowanie, prawdziwy odpoczynek. Nie na dyskotece, tylko gdzieś, nie wiem, gdzieś wyjechasz na jakieś wakacje albo coś i po prostu pilnować się cały czas, no bo jak ja na przykład osobiście robię tak, że po prostu cały czas myślę o mojej przyszłości i o tym, jaki będę, jak będę miał 50 lat. Mhm, dlatego robię sobie jogę, próbuję, staram się cały czas jakoś właściwie odżywiać i tego typu rzeczy, no generalnie zdrowo się prowadzić, no. Rozumiem. Tomek, mówiąc o dyskotekach, również w twojej biografii jest epizod. Jak długi? Ochraniasz. Kiedy stałeś na bramce i jak długo? Myślę, że epizod ochraniarza to każdy zawodnik MMA chyba ma na koncie. No, stałem, pracowałem trochę jako ochraniarz. To było po prostu... Jak byłem na studiach, musiałem jakoś, dorabiałem sobie do tego, żeby mieć na studia i wbrew pozorom ta praca nie jest zła, aczkolwiek ma swoje wady i zalety. Mm-hmm. I ja przepracowałem jakieś 5 lat. Dałeś radę. Dałem radę i chwała Bogu, że się w żadne kłopoty nie wpakowałem, bo naprawdę można nieźle się wpakować. Rozumiem. Na bramce, ale no cóż, no niektórzy nie mają wyjścia i ja rozumiem, że po prostu to jest jedyna na dzień dzisiejszy. Ja myślę, że to jest jedna z wielu prac, którą możesz robić i możesz równocześnie trenować i przy tym jakieś tam pieniądze zarobić, żeby móc się utrzymać. Dokładnie. A Tomek, powiedz mi, jeśli chodzi o sponsorów, czy już posiadasz swoich stałych sponsorów? Czy zdarzają się propozycje dużych firm? Na przykład tych popularnych obecnie energy drinks, etc. Jeszcze na chwilę obecną każdy sponsor jest na każdą walkę. Nie mam z tego sponsora. Mam nadzieję, że w końcu załapię jakiegoś polskiego sponsora tutaj w Stanach, nad czym właśnie pracujemy.
jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy, jest już jeden sponsor na moją walkę i dalej mój menadżer pracuje nad tym. Także to, i w tej chwili ja nie myślę o sponsorach, tylko myślę o tym, żeby przygotować się do walki i ją wygrać, bo uważam, że jeśli myślisz za dużo o pieniądzach, to nie myślisz za dużo o walce i wtedy jest, no może się to przenieść na twoją niekorzyść. No bardzo, bardzo mądrze odpowiadasz. Tomek, najważniejsze, że robię to, co lubię, jestem, gdzie jestem. No i cóż, nie brakuje mi na jedzenie, nie brakuje mi na ubranie, nie brakuje mi na paliwo i dla mnie na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwym człowiekiem. No właśnie, jak już mówisz, gdzie jestem, to konkretnie. Powiedz, gdzie mieszkasz teraz, obecnie, na stałe? Gdzie teraz przebywasz? I wiem, że już się będziesz lekko denerwował, tak, że będziemy musieli kończyć, bo zacznę od tego, że dziękuję ci, bo przełożyłeś trening o godzinę, także bardzo dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Ale właśnie konkretnie, gdzie mieszkasz na stałe? Nie ma problemu, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo fani też są ważni, zwłaszcza polscy fani, i jeżeli są jacyś słuchacze, którzy interesują się, to wszystkich pozdrawiam. A jeżeli chodzi o mój pobyt, w tej chwili jestem w San Diego, gdzie już jestem 9 miesiąc, byłem chwilę w Chicago. No i dlaczego jestem w San Diego? No dlatego, że mam tu topowych zawodników, z którymi mogę trenować na co dzień, mogę się od nich uczyć i cóż, no mam nadzieję, że kiedyś wrócę do Polski i po prostu przekażę to, czego uczę się dzisiaj. No, to prawda. Tomek, no zaprośmy wszystkich, jeśli nie osobiście na twój pojedynek, bo troszeczkę jest oddalone wschodnie wybrzeże od zachodniego, to na pewno przed telewizory ci, którzy śledzą wydarzenia związane z UFC, zapewne wiedzą, że takie kanały jak Spike TV, etc. regularnie emitują doskonałych wojowników i te klatki są no, pełne emocji. Czasami właśnie zastanawiam mnie, dlaczego dna, te deski klatek nie są malowane czerwonym kolorem, bo później jak te białe, wolne miejsca wyglądają nieco nieatrakcyjnie. Ale mówimy oczywiście o 15 wrześniu, Austin, Texas. Zapraszasz wszystkich do Teksasu i jest to środa, prawda? Środek tygodnia. Proszę? Jest to środa. To będzie w środę, jeszcze nie mam pewności, czy będzie to na Spike TV, ale prawdopodobnie może być, nie mogę obiecać. Jeżeli tak, no zapraszam wszystkich do śledzenia Spike'a i cóż, no do zobaczenia w Austin, w Teksasie. Jeszcze sekundę, nie puszczam cię, nie, jeszcze sekundę. Okej, okay, jest. Bo tutaj odgrażasz się, że no po prostu chłopak zwany Jersey Devil 8-2, no co powiedz, stanie mu się coś, co? No słuchaj, no każdy wchodzi do klatki i każdy chce zwycięstwa, zarówno on i ja będziemy walczyć, żeby wygrać, no i nie zamierzam tu mówić nic złego na niego, śledziłem jego rekord, śledziłem jego walki, no przeciwnik jest, może nie jest topowym zawodnikiem, ale nie należy go lekceważyć, także ja będę gotowy na 100% i tanio skóry nie sprzedam. Bardzo dobrze, bardzo mądrze, a teraz na sam koniec oficjalnie chcę cię poinformować, że jesteś zaproszony do New Jersey, do North Bergen. Mariusz Kołodziej, szef grupy Global Boxing, zaprasza cię serdecznie do odwiedzenia i rozmów w New Jersey. North Bergen czeka na ciebie. Super, dziękuję. Mam nadzieję, że będzie mi w niedalekiej przyszłości skorzystać z zaproszenia. Bardzo się cieszę. Tomasz Drwal był naszym gościem. Goryl, z Gorylem będziemy utrzymywać stały kontakt. I już niby pożegnani, a ostatnie pytanie, dlaczego tak duża rozpiętość wagowa? Walczysz od 84 do 93 kg. Jak ty to robisz? Znaczy obecnie zaczynałem walczyć na 205 funtów, czyli 93, ale ostatnie dwie walki robiłem na 84 kg. Dlaczego taka decyzja? Bo po prostu wszyscy zawodnicy, którzy walczą na 205, oni naturalną ich wagą jest 225 albo 220. Moją naturalną wagą teraz jest 205 i znaczy w tym momencie jest już 198, także jak zaczynam ciężko trenować, jest ciężka choroba, waga leci i po prostu 10 funtów to nie jest żaden problem, żeby zrzucić na piątkową wagę, czy na wagę dzień przed walką, a później po prostu wracam, te 10 funtów zyskuję przez noc i jestem w naturalnej wadze w momencie, kiedy wchodzę do oktagonu.
Słuchaj, tu zdecydowanie, co byśmy nie mówili, wszystkie kobiety są zachwycone, że Tomek Drwal, goryl, dosłownie w kilka godzin zrzuca 10 funtów. Także wszystkie dziewczyny są proszone, możemy podać e-mail do ciebie i będziesz mówił o tym, jak chudnąć w kilka godzin 10 funtów. Tomek, serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia następnym razem. Na pewno będziemy kontaktować się jeszcze przed twoją walką. Dzięki wielkie. Dobra. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.